Witam Was serdecznie, Andrzej, co dalej? No co, dzisiaj, kochani, sobota. Przy sobocie będziemy sobie wędzić. To są schabiki. Schabiki będziemy sobie wędzić. To są, moi kochani, polędwiczki i bekon. Jeszcze muszą się troszeczkę podsuszyć. Już się nie klei, także już można po prostu skonsumować już niedługo. Także pozdrawiam Was, Andrzej, i co dalej? No co dalej? Jutro będę wiedział, moi kochani. Oczywiście, tak jak Wam powiedziałem, moja wędzarnia stoi na skalę z magmy. To Wam pokażę. Mamy skałę, to jest lawa wulkaniczna. Tak mi powiedzieli. No, tak wygląda na razie w tym momencie moja wędzarnia. Tu mamy temperatura. No i tak jak Wam powiedziałem, trzy gatunki drzew. Trzy gatunki drzew, dwa owocowe, jedno liściaste. Także jutro można już. Ja to czasami, wiecie, już po prostu jeszcze ciepłe wyciągam i sobie jakiegoś tam plasterka ukroję. I tyle. No, także przy sobocie, wieści z raju. Słuchajcie, piękny. Jestem w pięknym resorcie. Na razie odsłonię Wam troszeczkę za kulisami, bo później Wam nagram filmik, jaki to jest resort. Bądźcie ciekawi. Patrzcie, jak ładnie. Tu są takie domki. Tu jest takie fajne drzewo. Hamak. Wysprzątane. No. I to są takie domki do wynajęcia. Jeden domek, drugi domek są pełne, więc nie będziemy wchodzić. Ale jak się któryś zwolni, nagram Wam filmik, jak wyglądają domki w tym resorcie. Na razie Wam nie zdradzę, co to za resort jest. Co niektórzy, jak oglądają, to z niektórych filmików sobie mogą, kapnąć się mogą, co to jest, jak się nazywa resort. W każdym bądź razie jest Sikihor, Filipiny, raj na ziemi. Tak, tam ktoś jest. Nie będziemy wchodzić w czyjąś prywatność. Także pozdrawiam Was serdecznie. Andrzej, i co dalej? No dalej w raju. Tu jeszcze mamy taką palemkę ładną. Bardzo ładna palemka. Tak jak widzicie, posprzątana elegancko. Wow. I to się nazywa życie. Dobre jedzenie, smaczne jedzenie, tradycyjne polskie wędzonki, tradycyjne King Fishi, zdrowa żywność. Aż się chce, aż się chce. Tu taka fajna jest. O, także tu można sobie takie ognicho robić. No. To by było wieści z wędzarni. Andrzej, i co dalej, moi kochani? No co, dalej cieszyć się życiem. Nie ganiać za tymi pieniędzmi, bo po prostu życie Wam przez palce przeleci, a jeśli macie marzenia jakieś, spełniajcie je. Naprawdę. Znaczy, ja tu nie mówię o jakichś lotach kosmicznych albo coś w tym stylu. Bo naprawdę można się cieszyć przyrodą, tak jak ja się cieszę. No, w pięknym miejscu, cieplutko, co najważniejsze. I spełniajcie marzenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Andrzej, i co dalej? Nie wiem.